wprowadzenie przed udzieleniem sakramentu bierzmowania. Ważne słowo powiedzieliście przed chwilą. Pragniemy. Wy pragniecie otrzymać sakrament bierzmowania. To znaczy, pragniecie otrzymać dary Ducha Świętego, bo w bierzmowaniu Duch Święty umacnia, tak jak słyszeliście, umacnia. Umacnia to, co już w was jest. Na Chrzcie Świętym otrzymaliście łaskę uświęcającą. Otrzymaliście także dary Ducha Świętego. Ale to wszystko trzeba umocnić. Jezus w Wieczerniku, jak słyszeliśmy w pięknie odśpiewanej Ewangelii, powiedział do apostołów: będę prosił Ojca, by zesłał Pocieszyciela, a On was wszystkiego nauczy. Przecież Jezus nauczał przez 3 lata. Apostołowie śledzili Jego naukę, patrzyli na cuda, a mimo wszystko potrzebowali umocnienia. Droga młodzieży, wy potrzebujecie również, i Kościół jest przekonany, umocnienia. Umocnienia waszej wiary. Ona w was jest, ale może osłabnąć. I często w waszym wieku przychodzą takie momenty zachwiania się wiary. Po to jest ten sakrament, aby umocnić wiarę. Umocnić wiarę, oświecić tę wiarę, bo wiara nie może być ślepa, ale także umocnić wolę. A żeby umocnić wiarę, trzeba ją znać. Dlatego jest nauka religii w szkole, a także trzeba zaglądać do Pisma Świętego. Święty Hieronim mówił, że kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. Gorąco zachęcam, niech to będzie postanowienie, jedno z wielu, czytać Pismo Święte, zapoznawać się z Jezusem Chrystusem poprzez Pismo Święte, poprzez Ewangelię. Duch Święty będzie wspomagał, oświecał, ażeby zrozumieć dobrze Słowo Boże. Sakrament bierzmowania umacnia także wolę. Wola często jest słaba. Często przychodzą różne uzależnienia. Wy najlepiej wiecie, bo jesteście w tym wieku, gdzie spotykacie się z różnymi uzależnieniami. Od narkotyków, od alkoholu i innych rzeczy. Trzeba tego światła i umocnienia woli. Ojciec Święty Benedykt XVI mówił, że dzisiaj świat nie zna Pisma Świętego, nie zna Pana Boga. Dlatego wzywa, aby chrześcijanie byli tą piątą Ewangelią, żeby patrząc na chrześcijan, poznawali Pana Boga. I to jest to świadczenie o Chrystusie, o Bogu. Do tego wzywa was sakrament bierzmowania, a Duch Święty będzie wspierał, abyście świadczyli swoim życiem. Tutaj przechodzimy do Ewangelii słyszanej: kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania. To są słowa Jezusa Chrystusa. Sakrament bierzmowania wymaga od bierzmowanych świadczenia o Jezusie Chrystusie z miłością, to znaczy zachowując Boże przykazania.
A żeby te przykazania były zachowywane w życiu, potrzebne są też wsparcia poprzez sakrament pokuty, poprzez Komunię Świętą, poprzez modlitwę. Może często zapominamy się modlić. Jan Paweł II, przyjaciel młodzieży, mówi do młodzieży: kto się modli, inaczej widzi rzeczy, inaczej się mu układają w życiu rzeczy. On był człowiekiem wielkiej modlitwy i to od lat młodzieńczych, przez wszystkie lata, aż do ostatniego dnia. Dlatego tak mógł mężnie i mądrze pasterzować, przewodniczyć Kościołowi Bożemu, ludowi Bożemu. Modlitwa nie musi być długa, niech będzie krótka, ale niech będzie. A jeszcze, jeśli ta modlitwa jest we wspólnocie, ma jeszcze większą siłę. Drodzy młodzi, przemyślcie to. Co Duch Święty dziś mówi do was? Trzeba usłyszeć te słowa Ducha Świętego, ażeby skorzystać z łask związanych z sakramentem, z darów, które Duch Święty wam udzieli dzisiaj. Tak jak udzielił tych darów pierwszy raz w Wieczerniku Duch Święty apostołom. Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie przestali się bać, przestali się lękać. Poszli, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Świadczyć, że zmartwychwstał. To jest największe i najważniejsze świadectwo, że Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. A Duch Święty, który został zesłany i ciągle jest w Kościele, jest z nami. Mało sobie uświadamiamy to, że Duch Święty jest z nami na świecie. On rządzi światem. Ojciec Święty Jan Paweł II miał wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego. Wszyscy mówią, ja również, papież Maryjny. To prawda. Papież zawierzenia. I to jeszcze w Wadowicach. Zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej. Została pamięć, że po śmierci matki ojciec zabrał tego małego Karola do Kalwarii, pokazał mu obraz Matki Bożej i mówi: od dziś ona będzie twoją matką. Zapisał go to również do szkaplerza. Ale dał mu również książeczkę, w której były modlitwy do Ducha Świętego. Nigdy nie zapominał modlić się o dary Ducha Świętego. Nawet w ostatnim dniu, przed śmiercią, jak już może sam na pewno, trudno mu było odczytać, odmówić te modlitwy przy pomocy osób. Także w ostatnim dniu prosił Ducha Świętego o dary, aby z odwagą i miłością świadczyć poprzez o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, poprzez Jego własną śmierć. Jego śmierć niewątpliwie była najważniejszym wyznaniem Jego wiary. Wiele encyklik napisał, ale te ostatnie chwile, ostatnie życie Jego, to była ta wielka encyklika zwrócona do świata. To było to oświadczenie o mocy wiary i miłości. Nie bał się, bo szedł z tą wiarą i nadzieją do Ojca. A nam, którzy byliśmy razem z Nim, mówi, przez całe życie człowieka powinno być tak układane, żeby to spotkanie, ostatni dzień był radością, a nade wszystko nadzieją na spotkanie z Ojcem Niebieskim. Moi drodzy, w
w czasie chrztu rodzice, rodzice chrzestni, wyznali w waszym imieniu wiarę. Teraz wy, jako świadomi chrześcijanie, a bierzmowanie również pomaga, aby być tym świadomym chrześcijaninem, wyznajcie teraz wiarę przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Wstańcie.